Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale sprawdzimy RTX 2060 Super w wydaniu od Asusa. Omawiana dzisiaj przeze mnie karta naprawdę posiada konkretne chłodzenie. Jak widzicie, jest bardzo duża, ma ona 301 mm, więc na pewno nie zmieści się w każdej obudowie. Konkretnie jest to karta graficzna ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Jest to chyba jedna z większych kart graficznych, jaką miałem przyjemność testować. Jak widać, karta jest wyposażona w LEDy RGB, które znajdują się na spodzie karty, a także na backplate'cie znajduje się duże podświetlane logo ROG. Co fajne, podświetlenie możemy sterować za pomocą programu Asus Aura Sync, a także, co mnie bardzo się spodobało, mamy na karcie graficznej taki mały guziczek, którym możemy LEDy całkowicie wyłączyć, tak więc nie potrzebujemy do tego żadnego softu, klikamy sobie guziczek i podświetlenie się wyłącza. Jako miły dodatek znajduje się tutaj także przełącznik pozwalający zmienić BIOS na taki, który oferuje większą wydajność oraz taki, który oferuje większą ciszę. Albo powinienem mniejszy hałas powiedzieć. W każdym razie myślę, że każdy z Was rozumie, o co chodzi, tak? Karta posiada 8 GB pamięci VRAM oraz producent podaje, że karta w trybie boost pracuje z częstotliwością 1830 MHz. Z moich testów wynika, że ten zegar boost jest troszeczkę jednak większy nawet niż te deklarowane 1830 MHz, więc jest to na pewno bardzo dobra wiadomość. Tak więc zapoznajcie się z dzisiejszą platformą testową, no i lecimy z testami w grach. I jeszcze taka informacja, wszystkie gry testowałem na BIOSie karty, która zapewnia większą wydajność, czyli jest to BIOS Performance. No i na pierwszy ogień leci tutaj Counter Strike Global Offensive, który jest grą bardzo procesorową, co nie przeszkodziło jednak w takiej kombinacji uzyskać w tej grze ponad 500 klatek, co jest wynikiem, który zadowoli chyba nawet największych proplayerów. Nasz kultowy Wiedźmin 3 w Nowigradzie na ustawieniach Uber z włączonymi Hairworks bez problemu jest w stanie wycisnąć 107 FPS-ów. Przechodząc do miejsca graficznego, jakim są lasy Nowigradu, uzyskujemy tutaj średni klatkarz na poziomie 86. Przechodząc do Shadow of the Tomb Raider, na ustawieniach najwyższych mamy naprawdę całkiem sporo klatek. Możemy liczyć na 104 FPS-y. Oczywiście sprawdzić chciałem tutaj również Ray Tracing, jako że jest to gra, która taką technologię wspiera. Na ustawieniach z Ray Tracingiem możemy liczyć średnio na 61 klatek. Przechodząc dalej do Red Dead Redemption 2, na absolutnie najwyższych ustawieniach z wszystkimi suwakami przesuniętymi w prawo, gra jest w stanie utrzymać się na średnim poziomie 59 klatek, czyli jest to niemal podręcznikowe 60 FPS PC Master Race. Przechodząc do Wolfensteina Youngblood, na ustawieniach Uber możemy liczyć bez problemu na 178 ramek obrazowych. W przypadku, gdy zdecydujemy włączyć się śledzenie promieni, możemy tutaj oczekiwać bez problemu wyniku na poziomie 103 FPS-ów. Assassin's Creed Odyssey to gra, która nie tylko mocno obciąża kartę graficzną, ale również procesor. Jednakże na absolutnie najwyższych ustawieniach ultra wysokich możemy liczyć na podręcznikowe 60 klatek. Metro Exodus to hit również ostatnich miesięcy. Tutaj na presecie wysokim jesteśmy w stanie uzyskać bez problemu 71 FPS-ów. Gdy zdecydujemy się na predefiniowane ustawienia, które wspierają Ray Tracing, ilość klatek spada do 49. Control. Na najwyższych ustawieniach możemy bez problemu liczyć na poziom klatek w okolicach 71, nawet w takiej bardzo wymagającej graficznie scenerii. Gdy zdecydujemy włączyć się śledzenie promieni na poziomie średnim, ilość klatek spada do 52. Jednakże gdyby ktoś z Was chciał mieć włączony Ray Tracing na absolutnie najwyższe nastawy, no to trzeba liczyć się z tym, że ilość klatek spadnie do 38 średnio. Nie tak dawno temu na Steam swoją premierę miało Borderlands 3, co zdaje się przełożyć na drugą młodość tej gry. Na ustawieniach Badass w rozdzielczości Full HD jesteśmy w stanie osiągnąć 66 klatek średnio. Świetny RPG ostatnich miesięcy, czyli The Outer Worlds. Tutaj na ustawieniach Ultra bez problemu możemy liczyć na bardzo satysfakcjonujący wynik w postaci 111 klatek średnio. Nie tak dawno do Call of Duty Modern Warfare dorzucono tryb Battle Royale, który jest darmowy, więc pomyślałem, że sprawdzimy właśnie, jak w tej grze poradzi sobie tego typu karta graficzna. Na absolutnie najwyższych ustawieniach z włączonym RTX-em na mapie Shoot House, która jest zdecydowanie bardziej dynamiczna niż tryb Battle Royale, możemy liczyć na 118 klatek średnio. Tak więc z takim wynikiem nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się rozgrywką. No i oczywiście nie mogło zabraknąć również kultury pracy, jako że jest to naprawdę bardzo duża karta graficzna, która posiada aż 3 wentylatory, liczyłem na bardzo dobrą kulturę pracy i szczerze mówiąc się tutaj absolutnie nie rozczarowałem i byłem, można powiedzieć, zachwycony, bo w moim odczuciu jest to jeden z lepszych wyników, jaki kiedykolwiek udało mi się uzyskać na RTX 2060 Super. Otóż przy obciążeniu Furmarkiem w pomieszczeniu, w którym było 23 stopnie, karta zanotowała maksymalnie 57 stopni i naprawdę jestem pod wrażeniem. Pod obciążeniem cały mój zestaw generował 48,2 dB, natomiast w spoczynku 46,5. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że karta była testowana na otwartym testbenchu, jednakże mimo wszystko ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. No i wydaje mi się, że także będzie całkiem spory tutaj margines do overclockingu, gdyby ktoś z Was na taki chciał się zdecydować. Będąc również przy kulturze pracy, warto zaznaczyć, że wentylatory mogą pracować pasywnie bądź półpasywnie, czyli tylko jeden z nich może się włączyć, jednakże tego typu ustawienia możemy uzyskać tylko na BIOSie cichym. Tak więc, moi drodzy, jest to jeden z tych bardziej wypasionych modeli RTX 2060 Super, który oferuje naprawdę całkiem niezłą wydajność, no i oczywiście rewelacyjną kulturę pracy. Tyle w dzisiejszym materiale, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS.